W sezonie zimowym możemy przez skansen przejechać się właśnie na saniach. Jest to jedna z naszych propozycji i no, od razu zachęcam do skorzystania z niej. Przejeżdżamy teraz koło placu, który jeszcze w listopadzie ubiegłego roku był 2-hektarową łąką. Teraz już widzimy, że pojawiły się pierwsze obiekty. Zostanie tutaj odtworzone centrum galicyjskiego miasteczka z drugiej połowy XIX wieku do I wojny światowej. Nie będzie to kopia jakiegoś określonego zespołu urbanistycznego, a taka synteza obiektów z kilkunastu miasteczek podkarpackich. Wszystko to, co teraz widzimy, zostanie zakończone w czerwcu 2011 roku. Tu znajdzie się to, co kiedyś w takich galicyjskich miasteczkach, czy tak w każdych innych miasteczkach miało miejsce, czyli będzie tutaj i poczta, i karczma, i urząd gminy, ale będą również i warsztaty, zakłady, będzie fryzjer, krawiec, stolarz, szewc i tak dalej, i tak dalej. No, zgromadziliśmy tutaj około 150 różnego rodzaju obiektów, ale do tej pory nie mieliśmy żadnego obiektu architektury rezydencjonalnej. I jest na ukończeniu budowa XIX-wiecznego dworu ze Święca koło Biecza. Niedawno temu powstał sektor przemysłowy. Ekspozycja przemysłu naftowego ciesząca się ogromną popularnością wśród zwiedzających. O, to jedna z naszych perełek skansenowskich. To budowaliśmy parę lat. Ona w tej chwili ma w środku przepiękną polichromię odrestaurowaną. Prace konserwatorskie tam trwały 7 lat. Z okazji 50-lecia zamówiliśmy wytwórni dzwonów Przemyślu Felczyńskiego dzwon jubileuszowy, który zawiśnie obok tego zabytkowego. Także wiosną już na pewno dzwony się obejdą. Tu zaraz będziemy przejeżdżać koło jeszcze jednego dzwonu, którego też udało nam się pozyskać. To chyba największy dzwon znaleziony w Bieszczadach, ważący ponad 600 kg. On w tej chwili jest do obejrzenia w przejściu dzwonnicy cerkiewnej z ropek. Tego, co możemy zobaczyć zimą w naszym skansenie, nigdy nie zobaczymy latem. Wspaniale prezentują się przede wszystkim bryły wszystkich obiektów. Drzewa są pozbawione liści, no i ta przepiękna zimowa sceneria.